Bo mało nie udało mi się zestrzelić jednego samolotu, ponieważ myśmy ostrzeliwali te rakiety na terenie poligonu nad morzem, bo rakiety musiały spadać do morza, żeby nie spadały tutaj i wybierało się taką porę dnia, właściwie nocy, nie dnia też. I takie wiatry, żeby ten pusty silnik, tą pustą rurę przypadkowo nie zdmuchnęły wiatry te już niższe, gdzieś na zabudowania ludzkie, czy gdzieś kto gdzieś pracował, coś w tym rodzaju, tylko żeby te puste rury już opadały do morza. Obszar morski był zamknięty na tą jedną czy dwie godziny na czas prób rakietowych, no i wtedy te silniki sobie spadały puste spokojnie do morza. Chociaż zdarzało się kilkanaście razy, że te silniki wracały właśnie. Wiatr był taki niezbyt przyjemny, bo niesprzyjający nam i te rury puste nam naganiał, że tak powiem, także nawet czasami zdarzyło się, że znaleźliśmy taką pustą rurę, która gdzieś tam stała później jako eksponat. Jak na każdych próbach były lepsze i gorsze momenty. To ten gorszy moment to był wtedy akurat, kiedy ja byłem kierownikiem, że tak powiem, strzelania, bo zawsze był jakiś kierownik, który sprawdza rakiety przed startem. Było urządzenie, pulpit startowy, który rakietę się podłączało na godzinę czy wcześniej przed startem i sprawdzały się wszystkie obwody elektroniczne, żeby później rakieta bez problemu wystartowała. No niestety akurat w tym momencie była jakaś usterka, nie wiem czy w moim urządzeniu tym do startu, czy w rakiecie, w ogóle po włączeniu, bezpiecznym włączeniu, bo tam był taki bezpiecznik jeden, gdzie się zamykało przycisk startowy, właśnie po to, żeby przypadkowo się nie oprzeć, żeby rakieta nie uciekła. Wszystko było zaplombowane, ale po włączeniu do sieci, do prądu niestety rakieta została od razu odpalona i uciekła mi. I uciekła w takim momencie, kiedy samoloty latały nad poligonem. No i były wtedy, ja mnie przyjemności nie miałem, ale był jednak problem, bo tam z jednostki wojskowej zaraz zaczęli dzwonić, co się u nas dzieje, bo pilot tam zameldował, że myśmy go rakietą chcieli zestrzelić, że obok niego przeleciała i tak dalej, i tak dalej. I później komisja przyjechała naturalnie z Warszawy, z Instytutu Lotnictwa i nasza komisja sprawdzali, co mogłyby być przyczyną takiego, a nie innego sposobu odpalenia. Bo też było parę razy, że na przykład, bo rakieta składała się z dwóch części. Część silnikowa i grot, w której był ten materiał, te dipole właśnie. I parę razy było, że już po sprawdzeniu wszystko było w porządku, grot sam odpalał. Czyli odskoczył od silnika, silnik zostawał na wyrzutni, a grot sobie podskoczył 4-5 metrów do góry i spadał na dół. Próba była nieudana, trzeba było następną rakietę próbować i tak dalej, i tak dalej. No jak kolega już wspominał, taka rakieta kosztowała według niego tyle, ile syrena. A ja mówię, tyle, ile maluch. Bo już postęp był, bo już maluchy zaczęli wtedy produkować. A co jeszcze było ciekawostką? Te rakiety meteorologiczne, no nie ciekawostką, normalne. Myśmy dowozili też. Dostaliśmy swojego stara 66, takiego dużego wojskowego, dla nas specjalnie, do przewozu rakiet z Instytutu Lotnictwa na poligon do Ustki, na poligon wojskowy, właściwie do magazynów wojskowych. No i dostawaliśmy wtedy glejt. Wszystkie władze, czyli policja, wojsko i tak dalej, proszone są o pomoc. Gdyby coś się tam stało, no tak jechaliśmy tą starym 66-50 na godzinę, 2 dni z Warszawy do Łebie. No ale zawsze się dojeżdżało. Rzeczywiście wtedy byliśmy chyba jedynym krajem oprócz Związku Radzieckiego ówczesnego, który miał swoje rakiety, jakie takie. Bo nikt więcej nie miał rakiet. Związek Radziecki, który już był zaawansowany, no i my, którzy zaczęliśmy od powijaków robić to wszystko, sami. Według mnie polityka rządzi światem niestety i Rosjanie chyba nam zaproponowali, że oni będą robili lepsze rakiety niż my
i zaprosić. Wiem, że koledzy, bo ja tam jeździłem do Kaputnego Jaru, do Kazachstanu, na próby rakietowe. I kolega mi powiedział, że rakiety tam wyglądały w ten sposób, że podskakiwała z wyrzutni, po czym padała na trawę i po stepie się tam gdzieś snuła jak wąż, podpalając suchą trawę. I tak wyglądały próby rakietowe tam. Także nasze rakiety, nasze polskie rakiety były bardzo udane, były już sprawdzone, natomiast te sowieckie rakiety niestety nie zdały żadnego egzaminu. W dziwny sposób to wszystko właśnie, nie upadło gwałtownie, ale zanikło. Po prostu zanikło. No i praca tylu ludzi, którzy brali w tym udział, zarówno inżynierów, jak i z naszej strony, z Instytutu Meteorologii, jak i inżynierów z Instytutu Lotnictwa, właściwie poszła na marne. No bo nic z tego nie było. Zostały tylko historyczne zdjęcia, zostały historyczne części rakiet, może jakaś rakieta została i możemy sobie to pooglądać i powspominać, jak to nasza technika, jednak Polak, jeżeli chce, jak to mówią, dalej to potrafi. No a jeżeli mu się nie utrąci. Prawdopodobnie były jeszcze jakieś możliwości z Indiami i z Pakistanem. Myśmy mieli jechać, bo docent Walczewski też mówił, że Indie i Pakistan są zainteresowani kupnem naszych rakiet. Więc tu by było trochę pieniędzy na rozwój dalszego rakietnictwa. No ale niestety to wybuchła wtedy ta wojna między Indiami i Pakistanem. No i to się skończyło tylko na tym, że miało być. No ale nie było.